Dobrze, więc w ramach poprzedniego wykładu mieliśmy okazję dowiedzieć się czegoś na temat podstaw teorii wartości i wyceny. No i taki generalny wniosek, który się wyłaniał z poprzedniego wystąpienia, brzmiał tak, że w centrum wszelkiej rzetelnej teorii ekonomii znajduje się konsument i jego indywidualne wybory i próby zaspokojenia przez niego jego indywidualnych potrzeb i preferencji. Może należałoby dodać tutaj, że generalnie rzecz biorąc, szkoła austriacka postrzega ekonomię jako dział, być może najważniejszy dział pewnej szerszej dziedziny wiedzy, którą Mises określał mianem prakseologii, czyli właśnie nauki na temat ludzkiego działania, logicznej analizy ludzkiego działania, logicznej analizy różnych logicznie koniecznych zależności przyczynowych zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami struktury ludzkiego działania, czyli elementami takimi jak środki, cele, przyczyny, skutki, wartości i tak dalej. I z tego wyłania się też pewien obraz tego, no, jakie warunki muszą być spełnione, żeby w ogóle mogło dojść do takiego zjawiska jak ludzkie działanie. Po pierwsze, musimy mieć do czynienia z czymś, co Mises określał mianem felt uneasiness, czyli odczuwalnego dyskomfortu psychicznego. No, po drugie, trzeba mieć jakieś wyobrażenie stanu, który w większym stopniu będzie zaspokajał nasze potrzeby niż stan bieżący. Po trzecie, jakieś wyobrażenie na temat tego, że istnieją pewne konkretne środki, dzięki którym jesteśmy w stanie swoje potrzeby w większym stopniu zaspokoić. No i po czwarte, jakaś konkretna, bezpośrednia, faktyczna kontrola nad tymi środkami, przy pomocy których rzeczywiście te potrzeby możemy zaspokoić. To tyle od strony, że tak to ujmę, popytowej, no a po stronie podażowej kluczowym warunkiem jest tutaj rzadkość tych dóbr, które w naszym wyobrażeniu mogą zaspokoić nasze potrzeby. To znaczy fakt, że nie są one dostępne w rajskiej obfitości. Czyli można powiedzieć, że można sobie wyobrazić dwa takie scenariusze, w których nie występuje w ogóle coś, co można by nazwać problemem ekonomicznym. Z jednej strony tak zwanego problemu ekonomicznego nie ma w rajskim ogrodzie, bo w rajskim ogrodzie wszystkie zasoby, jakie sobie tylko jesteśmy w stanie wyobrazić, są dostępne w, jako się rzekło, rajskiej obfitości i w związku z tym wykorzystanie któregokolwiek z tych zasobów nie wiąże się z absolutnie żadnymi kosztami alternatywnymi. Możemy dowoli zaspokajać wszystkie nasze potrzeby, jakie tylko konceptualnie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Natomiast i tutaj jak gdyby ta strona podażowa likwiduje, czy specyficzna sytuacja, w jakiej się znajduje ta strona podażowa, likwiduje istnienie czegoś, co można by nazwać problemem ekonomicznym, a z drugiej strony można sobie od strony popytowej z kolei wyobrazić sytuację takiej ziemskiej nirwany, gdzie wszystkie podmioty działające de facto przestają być podmiotami działającymi z prakseologicznego punktu widzenia, tylko się stają podmiotami, no powiedzmy, czysto kontemplacyjnymi. Nie mają żadnych potrzeb, które można zaspokoić przy pomocy jakichś zewnętrznych, rzadkich środków, nawet jeśli one rzeczywiście są rzadkie. Wtedy też nie mamy do czynienia ze zjawiskiem ludzkiego działania. Także i to nam daje pewien dobry i konkretny obraz tego, czym jest ten tak zwany problem ekonomiczny. Czyli z jednej strony problem ekonomiczny polega na tym, żeby wybrać tego rodzaju rzadkie dobra finalne, czy inaczej mówiąc dobra konsumpcyjne, dzięki którym będziemy w stanie w sposób maksymalnie skuteczny w stanie zaspokoić nasze potrzeby. No ale jest też druga strona, drugi element tego problemu ekonomicznego, czyli konieczność wyboru takich czynników produkcji, przy wykorzystaniu których będziemy mogli wytworzyć maksymalną liczbę dóbr finalnych. Znaczy chodzi o maksymalizację produkcji dóbr finalnych przy minimalizacji zużycia czynników produkcji i to jest, można powiedzieć, drugi element tego tak zwanego problemu ekonomicznego. I tutaj teoria wartości i wyceny przechodzi nam w teorię produkcji i takich jej elementów jak właśnie imputacja i kalkulacja, czyli w ten sposób możemy jak gdyby wprowadzić się w obszar teorii produkcji i tych wątków z nią powiązanych, takich jak imputacja i kalkulacja właśnie. A więc na wstępie należałoby coś powiedzieć na temat
rozróżnienia na rozmaite czynniki produkcji, czy na rozmaite kategorie czynników produkcji. O tym też Mateusz pokrótce wspominał w swoim wystąpieniu a propos omawiania Ricardo, a ja bym chciał to trochę rozwinąć, no bo pewnie byłoby między nami porozumienie co do tego, że to był właśnie taki element myśli klasycznej, klasycznej myśli ekonomicznej, który, jeśli tylko nie traktować go jako przyczynek do jakiejś takiej nadmiernie agregatowej analizy, to on jednak jest wnikliwy i użyteczny. To znaczy, użyteczny jest podział na pewne konkretne kategorie czynników produkcji. No i mamy trzy takie główne kategorie czynników produkcji, czyli ziemię, pracę i kapitał. Więc pokrótce omawiając, ziemia to jest kategoria, na którą składaje się nie tylko ten zasób, jakim jest grunt, rozumiany w sposób dosłownie, no ale do tej kategorii zaliczają się wszystkie tak zwane zasoby naturalne, czyli i rośliny, i zwierzęta, i zasoby mineralne wszelkiego rodzaju. No to wszystko się zawiera w tej kategorii, jaką jest ziemia. Czyli wszystko to, co istnieje bez udziału ludzkiej pracy. Wszystko to, co człowiek otrzymuje jako darmowy dar od Boga czy od natury, w zależności od tego, jak byśmy to chcieli ująć. No i tutaj widać wyraźną opozycję tej kategorii wobec kategorii pracy, bo z kolei praca to są właśnie wszystkie przejawy działalności ludzkiej, wszelkie przejawy energii, jaką człowiek wykorzystuje do tego, żeby jakoś te zasoby naturalne przekształcić. I tutaj możemy mówić zarówno o pracy fizycznej, jak i pracy umysłowej. A z kolei kapitał to są tak zwane wtórne czynniki produkcji. W tym sensie, że powstają one na bazie połączenia pierwotnych czynników produkcji, do których się zalicza właśnie ziemia i praca. I teraz, żeby lepiej zilustrować te kategorie, czy jakieś współzależności pomiędzy tymi rozmaitymi czynnikami, no to można wykorzystać taki bardzo klasyczny eksperyment myślowy, czy konstrukt wyobrażeniowy, na który się Austriacy chętnie powołują, czyli na scenariusz Robinsona Crusoe, który przebywa na bezludnej wyspie. No i postanawia jakoś rozwiązać ten swój problem ekonomiczny, czyli zainicjować pewne procesy produkcyjne, dzięki którym będzie on w stanie wytworzyć maksymalnie wiele dóbr konsumpcyjnych, przy pomocy których będzie w stanie zaspokoić swoje potrzeby, czyli wytworzyć tą tak zwaną użyteczność. No więc powiedzmy, że na tej wyspie rosną palmy kokosowe i że Robinson Crusoe się żywi kokosami. Kokosy to jest dla niego dobro finalne. No powiedzmy, że on może się wdrapywać na te palmy, czyli pracę jakąś wykonywać, zarówno fizyczną, jak i intelektualną, bo musi najpierw zdać sobie sprawę z tego, że te kokosy są jadalne, że mają pewną wartość odżywczą, że na przykład nadaje się do jedzenia tylko miąższ i mleko, a skorupa na przykład nie, musi wiedzieć, jak je rozłupywać i tak dalej. I musi umieć się wdrapywać na te drzewa, czyli musi umieć wykonywać stosowną pracę i fizyczną, i intelektualną. No i powiedzmy, że przy pomocy ziemi, czyli jakiegoś tam pierwotnego czynnika produkcji, jakiegoś kamienia, on w stanie jest te kokosy konsumować, bo może na przykład je rozłupywać o ten kamień. No ale powiedzmy, że Robinson Crusoe dochodzi do wniosku, że to nie jest optymalna metoda produkcji, że można by ją jakoś usprawnić, że na przykład mógłby zamiast żmudnie się wdrapywać na każdą kolejną palmę i te kokosy zrywać, on może jakiś kij, powiedzmy, skonstruować, przy pomocy którego te kokosy on będzie z palmy strącał. No i wtedy ten kij będzie właśnie pełnił rolę dobra kapitałowego. Ale teraz warto sobie zdać sprawę z tego, że na przykład on może nie być w stanie wytworzyć takiego kija przy pomocy tych tak zwanych dóbr naturalnych, czyli tej tak zwanej ziemi i swojej pracy, tylko jeszcze będzie potrzebował jakichś narzędzi pośrednich. Powiedzmy, będzie potrzebował jakiegoś noża kamiennego, żeby ten kij wystrugać. I wtedy ten nóż kamienny też będzie dobrem kapitałowym, tyle że on będzie tak zwanym dobrem kapitałowym wyższego rzędu. I może się okazać, że
i tego noża on nie będzie w stanie tak jak gdyby w naturze wytworzyć, tylko żeby wytworzyć ten nóż, to jeszcze jakieś bardziej prymitywne narzędzie mu będzie potrzebne, jakiś pięściak, czy jakieś inne paleolityczne, czy parapaleolityczne narzędzie, które z kolei wtedy będzie dobrem kapitałowym jeszcze wyższego rzędu. Więc widzimy, że kapitałowa struktura produkcji jest po pierwsze rozciągnięta w czasie, po drugie wieloetapowa. Ja jeszcze będę więcej o tym mówił w wystąpieniu na temat kapitału, ale z tego, z charakteru kapitału i z charakteru czasowego wymiaru struktury produkcji też warto sobie zdawać sprawę, nawet na potrzeby omawiania podstaw no, teorii produkcji i wyceny i wszystkich związanych z tym wątków. I też teraz widzimy, jak użyteczność tych dóbr finalnych nadaje użyteczność kolejnym szczeblom kapitałowej struktury produkcji. Znaczy użyteczność kokosa i tych jego wartości odżywczych, które są wartościami finalnymi, to nadaje użyteczność temu kijowi, czyli dobru kapitałowemu najwyższego rzędu, a z kolei użyteczność dobra kapitałowego wyższego rzędu nadaje, czy przepraszam, niższego rzędu, nadaje wartość dobrom kapitałowym wyższego rzędu, czyli odpowiednio temu nożowi, czy jakiemuś pięściakowi, czy jakimś tam bardziej prymitywnym narzędziom, aż w końcu to się przekłada na wartość ziemi, czyli tych dóbr najbardziej pierwotnych, tych, których Robinson w żaden sposób nie wytworzył, tylko wykorzystał te dobra tak, jak jemu natura dostarczyła, no i jego pracy. Też tutaj widzimy, jak gdyby, że od razu nam się różnicuje praca, bo mamy różne rodzaje prac. Najpierw pracę przy produkcji dobra kapitałowego najwyższego rzędu, potem pracę przy produkcji dobra kapitałowego wyższego rzędu i tak dalej, aż do produkcji dóbr finalnych. Też o tej tak zwanej heterogeniczności pracy będę mówił jeszcze więcej w wystąpieniu na temat kapitału, ale warto już tutaj w tym kontekście to zasygnalizować. Czyli tutaj widzimy, że występuje w tym kontekście tak zwane zjawisko imputacji wartości. Imputacja wartości to jest właśnie transfer wartości, transfer użyteczności od dóbr finalnych, które, jako się rzekło, znajdują się w centrum teorii wartości i teorii wyceny, bo one jak gdyby w sposób bezpośredni korespondują ze skalami preferencji konsumentów. I ta wartość jest potem transferowana do kolejnych stadiów, do kolejnych szczebli struktury produkcji. I to właśnie nazywamy imputacją. Także tyle może na temat takiego wstępnego opisania zjawiska imputacji. Teraz warto by powiedzieć jeszcze coś na temat kalkulacji. I teraz na początek warto sobie powiedzieć, jakie warunki muszą być spełnione, żeby w ogóle było nam potrzebne coś takiego jak kalkulacja. No przede wszystkim, żeby zaistniała potrzeba dokonywania jakichś kalkulacji ekonomicznych, no to musimy mieć do czynienia z zjawiskiem wymiany, to znaczy musi się jakiś dodatkowy podmiot działający poza tym Robinsonem pojawić, z którym będziemy wchodzić w pewne wymiany gospodarcze, no i te wymiany gospodarcze będą rządzone pewnymi stosunkami wymiany, czyli inaczej cenami. Więc tam, gdzie nie ma wymiany, tam żadnej kalkulacji nie ma, dlatego że nie ma też kształtowania się stosunków wymiany. Innymi słowy, w gospodarce Robinsona Crusoe nie ma kalkulacji. I dlatego, o ile gospodarka Robinsona Crusoe jest zjawiskiem prakseologicznym, czy tam ekonomicznym, to nie jest zjawiskiem katalaktycznym. Też, jeśli czytamy Misesa i innych Austriaków, jeszcze się pojawia rozróżnienie na ekonomię i katalaktykę. No to o tyle, o ile ekonomia jest działem prakseologii, o tyle katalaktyka jest działem ekonomii, bo katalaktyka to jest już nauka na temat monetarnych stosunków wymiany na rynku, czyli właśnie kalkulacja i teoria kalkulacji jest teorią par excellence katalaktyczną. Więc po pierwsze potrzebna jest wymiana, ale nie każda wymiana.
przybiera formę katalaktyczną i w kontekście nie każdej wymiany mamy do czynienia z kalkulacją i to taką kalkulacją rozumianą w sposób pełnowartościowy, pełnokrwisty. Bo co jest następnym etapem rozwoju gospodarczego? No, jak się pojawią jakieś inne podmioty, z którymi Robinson Crusoe będzie mógł wymieniać różne dobra, no to będziemy mieli do czynienia najpierw z gospodarką barterową, czyli z gospodarką, gdzie następuje wymiana towaru za towar. Natomiast to wciąż nie będzie gospodarka, gdzie będziemy mieli do czynienia z istnieniem jakiegokolwiek uniwersalnego środka wymiany, przy pomocy którego będzie możliwa do skonstruowania jakaś jednorodna skala wartości wymiany i to jeszcze taka skala wartości wymiany, którą będzie można oprzeć na liczebnikach głównych, czyli taka skala, przy pomocy której będzie można transakcjom wszelkim nadawać ilościowo ścisłą formę. No bo wiadomo, co to są liczebniki główne. Są liczebniki takie jak 1, 3, 7, 9, w przeciwieństwie do porządkowych, takich, które się odnoszą do indywidualnych skali preferencji, czyli po pierwsze lubię to, po drugie, znaczy po pierwsze chcę zaspokoić taką potrzebę, po drugie taką, po trzecie taką i tak dalej. To przy pomocy liczebników porządkowych każdy może szeregować swoje potrzeby, nawet ten Robinson Crusoe, który nie wchodzi w żadne stosunki wymiany. Ale może pytania po wystąpieniu. Dobrze, żeby nie przerywać, nie zaburzać tej struktury. Także w gospodarce barterowej no już wymiana następuje, tylko że tam kalkulacja jest niemożliwa właśnie z uwagi na to, że nie pojawia się żadna jednorodna struktura cen. Można powiedzieć, że w gospodarce barterowej każdemu dobru jest przypisany cały wachlarz cen, bo w zależności od tego, na ile różnych innych dóbr to dobro można wymienić. Także jeśli na przykład chcemy wymienić na coś zboże, no to sobie możemy wyobrazić, że do tego zboża jest przypisana cała masa cen, czyli na przykład cena zboża postrzegana przez pryzmat sztuk bydła, tak? Albo złotych samorodków, albo szklanych paciorków, albo obsydianowych lusterek. To jest cała masa cen i jak gdyby to uniemożliwia i te ceny są, no mają różny ten swój substrat, różne dobra się wymieniają za różne dobra i one nie mają żadnego wspólnego mianownika, no bo przecież one różnią się między sobą, jeśli chodzi o swoją podzielność, jeśli chodzi o swoją jednorodność, jeśli chodzi o swoją trwałość i tak dalej, i tak dalej. Przypuszczam, że pewne z tych wątków były poruszane przez Mateusza w kontekście wykładu na temat pieniądza, ale być może właśnie Mateusz wspomniał, że im bardziej złożony i trudniejszy do rozwiązania się staje ten tak zwany problem braku dwustronnej zbieżności potrzeb, czyli nieumiejętności, niemożliwości jakiegoś spójnego, łatwego koordynowania potrzeb pomiędzy różnymi uczestnikami rynku, no to w tym większym stopniu jest potrzebny uniwersalny środek wymiany, który nam no, pozwoli właśnie stworzyć tą jednorodną skalę wartości wymiany opartą na liczebnikach głównych, dzięki którym będzie można z jednej strony ten problem dwustronnej zbieżności potrzeb stosunkowo łatwo rozwiązywać, bo zawsze mogę wymienić jakieś dobro na uniwersalny środek wymiany, potem mogę kupić za ten uniwersalny środek wymiany jakieś interesujące mnie dobro od kogoś zupełnie innego. Innymi słowy, nie musi być ścisła jakaś taka koordynacja potrzeb i preferencji dwustronna pomiędzy mną a jakimś tam drugim kontrahentem. No i tam wtedy właśnie się pojawia ten element kalkulacyjny, który nam wprost sugeruje, że transakcje gospodarcze przybierają ilościowo ścisłą formę, księgowo ścisłą formę, no i dzięki temu kapitałowa struktura produkcji może przyjmować bardzo zaawansowaną formę. Bardzo zaawansowaną formę może przyjmować zjawisko specjalizacji i podziału pracy, no i dzięki temu może rosnąć fizyczna produktywność gospodarki i też subiektywnie rozumiany dobrobyt, jeśli godzimy się z tym, że każda dobrowolna transakcja zwiększa dobrobyt społeczny, no bo obie strony na takiej dobrowolnej transakcji niejako z definicji zyskują, a nikt nie traci, no bo jako się rzekło, ta transakcja jest definiowana przez pryzmat dobrowolności, niczyje tytuły własności nie są zaburzane. No a właśnie wtedy, kiedy mamy możliwość wprowadzania kalkulacji ekonomicznej, rachunku ekonomicznego do naszych wymian, no to jest też zmaksymalizowana liczba sytuacji, w których do tego rodzaju dobrowolnych i obopólnie korzystnych wymian może dojść. Czyli to jest kalkulacja.
Teraz warto by powiedzieć coś na temat tego, jakie czynniki kształtują ceny, czyli te intersubiektywne, ilościowo-ścisłe stosunki wymiany, które rządzą wymianami właśnie, zwłaszcza w takich bardzo zaawansowanych gospodarkach monetarnych, czy też katalaktycznych, jakie wcześniej nazwałem. No, już mamy tutaj pewną sugestię, że na pewno to jest związane w ostatecznym rachunku z wyborami konsumentów. Ale teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy tylko z wyborami konsumentów, albo z wyborami jakich konsumentów? Więc po pierwsze, z czego wynikają ceny dóbr użytkowych, czyli tych tak zwanych inaczej dóbr finalnych? No, można powiedzieć, że po pierwsze wynikają one z użyteczności danego dobra finalnego dla jego producenta. Tak na przykład było w przypadku tego Robinsona Crusoe. On był producentem tych kokosów niejako w formie nadającej się do spożycia. No i on też czerpał wartość, użyteczność z konsumpcji tych kokosów. Ale teraz widzimy, że im bardziej zaawansowana jest gospodarka, tym ten aspekt będzie się stawał mniej istotny. W jakiejś skrajnie zaawansowanej gospodarce ten aspekt mógłby nawet teoretycznie zaniknąć w sposób zupełny albo prawie zupełny. No, można sobie wyobrazić taki przykład z apteką. Tak? Jeśli mamy do czynienia z aptekarzem, który wyrabia różne leki, możemy na potrzeby takie upraszczające przyjąć, że on nie tylko te leki sprzedaje, ale też je wyrabia, no to trudno sobie wyobrazić, żeby te leki przedstawiały jakąś szczególnie dużą wartość dla niego. A im większy on ma asortyment tych leków, no to tym mniejszą bezpośrednią wartość one będą dla niego przedstawiały, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby mogły go zaatakować wszystkie choroby, które przy pomocy tych rozmaitych leków on jest w stanie leczyć. Czyli im bardziej rozwinięta gospodarka, tym ten aspekt wartości bezpośredniej dla producenta będzie miał mniejszą rolę w kształtowaniu się cen. Drugi aspekt, najważniejszy w tym kontekście, no to jest oczywiście wartość dla konsumenta. A im właśnie bardziej rozbudowana, rozwinięta, zaawansowana gospodarka, tym ten aspekt bardziej dominującą, bardziej kluczową rolę przyjmuje. To jest takie, wydaje się, dosyć oczywiste, nie trzeba tego dłużej i jakoś w jakiś bardziej rozbudowany sposób tłumaczyć. No i jeszcze jest trzeci aspekt, który wpływa na ceny dóbr finalnych, czyli to jest ta tak zwana wartość spekulacyjna. Mamy w zaawansowanej gospodarce, opartej na katalaktycznej kalkulacji, wyspecjalizowaną funkcję spekulanta, czyli kogoś, kto dostrzega i niweluje pewne różnice cenowe, czy to w wymiarze synchronicznym, czy to w wymiarze diachronicznym. Na przykład ten typ spekulanta, którego się zwyczajowo określa mianem arbitrażysty, no to jest ktoś, kto zdaje sobie sprawę, że ten rynek A jakiś, może już być wystarczająco nasycony jakimś dobrem, jakimś lekiem na przykład, wracając do mojego przykładu, ale jakiś rynek B jest zdecydowanie w niewystarczający sposób nasycony, więc ja będę skupował te leki na rynku A, drożej niż inni, żeby móc je przyciągnąć ku sobie, a potem będę je sprzedawał na rynku B, tam z kolei taniej niż inni i zainkasuję tą różnicę cenową, jaką jest w tym przypadku czysty zysk. No to tak w takiej formie synchronicznej, czyli czasowo teraźniejszej może się odbywać tego rodzaju proces, no ale jest też bardzo istotna funkcja spekulanta, w tym wymiarze międzyczasowym. Na przykład spekulant może dojść do wniosku, że no jakieś dane dobro jest niedoszacowane. Tak? Na przykład mamy klasyczny przykład biblijny, jak Józef wskutek swoich profetycznych wizji wiedział, że należy zboże skupować. Jak były lata tłuste, to zboże było chude, można było tanio je skupować. On doszedł do wniosku, że ono jest wycenione suboptymalnie, no a jak przyszły lata chude, no to je mógł sprzedawać dużo drożej, no bo jak wiadomo z tego prawa malejącej użyteczności krańcowej, użyteczność zboża w latach chudych była dużo większa, no bo ogółem go było dużo mniej, głód panował. Także ten aspekt spekulacyjny też w istotny sposób wpływa na ceny, na kształt cen. Także to
Te czynniki wpływają na kształt cen w odniesieniu do dóbr finalnych, ale to samo pytanie sobie teraz można zadać w odniesieniu do czynników produkcji. No i mamy te same elementy, które determinują ceny, co w przypadku czynników tych konsumpcyjnych, czy powiedzmy tam z jednej strony wartość wykorzystania danego czynnika produkcji dla danego producenta tworzącego na swój użytek, wartość dla danego producenta z punktu widzenia tworzenia na użytek jakichś jego konsumentów czy klientów. Znowu ten aspekt spekulacyjny, ten, który się wyłania z procesu konkurencji o czynniki produkcji pomiędzy różnymi producentami. No i można by powiedzieć, że to jest wszystko, bo to znowu wszystko nam się ładnie sprowadza w ostatecznym rachunku do finalnego konsumenta i jego potrzeb, no z których wyrastają tam właśnie jakieś przedsiębiorcze antycypacje różnych producentów, którzy chcą jak najskuteczniej te jego potrzeby zaspokoić. To jest taka ściśle subiektywistyczna wizja kształtowania się cen, ale istniał taki interesujący spór na przełomie XIX i XX wieku pomiędzy przedstawicielami właśnie takiej pączkującej szkoły austriackiej, a przedstawicielami tej szkoły, którą dzisiaj nazywamy neoklasyczną. I tutaj kluczową postacią był niejaki Alfred Marshall. No i Alfred Marshall próbował jakoś pogodzić tą subiektywistyczną teorię wartości z jakimiś jednak elementami obiektywistycznymi, które można by być może jakoś wprowadzić tylnymi drzwiami. I on właśnie uważał, że po stronie popytowej to rzeczywiście wszystkim rządzi ta strona subiektywna, sprowadzalna w ostatecznym rachunku do indywidualnych preferencji konsumentów, ale z drugiej strony po stronie podażowej mamy tak zwaną obiektywną stronę kosztową. No przecież przedsiębiorca czy producent wytwarzający pewne dobra bądź usługi musi ponieść pewne obiektywne koszty. To jest pewna dana, którą on musi zawsze brać pod uwagę, ilekroć on planuje poszczególne procesy produkcyjne, więc zdaniem Marshalla nie można tak do końca tej strony obiektywistycznej czy też obiektywnej wyegzorcyzmować. Więc Austriacy mają rację, ale nie mają całej racji i pełnej racji. I teraz jakie są błędy, jakie są słabości w tym, w tej sugestii czy też propozycji marszalowskiej, których rozwiązanie pozwoli nam jednak zachować taką spójność i samowystarczalność tego subiektywistycznego, czysto subiektywistycznego ujęcia kształtowania się cen. Otóż o ile Marshall ma rację w tym sensie, że w sensie bezpośrednim producent czy przedsiębiorca musi się liczyć z pewnymi kosztami, które są mu dane, o tyle nie jest tak, że te koszty stanowią jakąś obiektywną daną finalną w sensie ostatecznym. To znaczy w sensie ostatecznym je jednak można jakoś sprowadzić do czynników subiektywnych. I wcześniej mówiliśmy na temat imputacji, czyli mówiliśmy o tym, że ta wartość tak przebiega od dóbr finalnych do poszczególnych czynników w strukturze produkcji. Więc teraz, żeby zbadać wystarczająco ściśle tą propozycję marszalowską, to się musimy cofnąć do tych najbardziej pierwotnych czynników produkcji. I tutaj widzimy już pewne zgrzyty w tej jego propozycji, bo jako się rzekło, co to są te najbardziej pierwotne czynniki produkcji? No to jest ziemia i praca. Więc najpierw zastanówmy się nad ziemią. Nie ma żadnych obiektywnych kosztów utworzenia tych dóbr naturalnych, które przypisujemy do kategorii ziemi, ponieważ z definicji człowiek ich nigdy nie stworzył i nie mógł ich stworzyć. Jeśli człowiek miał jakikolwiek udział w tworzeniu tych zasobów, to one już nie należą do tej kategorii ziemi, tylko do kategorii kapitału. Prawda? Rośliny, zwierzęta, zasoby mineralne, ich produkcja nie wiąże się z żadnymi kosztami, bo ich człowiek nie wyprodukował. Więc tutaj widzimy, że się pojawia pewien logiczny, ślepy zaułek, w który brnie Marshall z tą swoją propozycją, która próbuje jakiś element obiektywny wprowadzać do procesu kształtowania się cen. No a co z kolei z pracą? Tak? Tutaj z kolei możemy mieć do czynienia z taką quasi-malthusiańską sugestią, że no przynajmniej z wyceną pracy się wiąże obiektywny koszt utrzymania pracowników przy życiu. Tak? No a tu z kolei można zasugerować, że mamy do czynienia nie tyle z logicznym ślepym zaułkiem, co z błędnym kołem. No bo wyobraźmy sobie, że
Na potrzeby przykładu, że mamy pracowników takich bardzo ascetycznych, bardzo mało wymagających i którzy właśnie w takim quasi maltuzjańskim duchu żywią się, przepraszam, wyłącznie chlebem i wodą. Tak? Czyli można powiedzieć, że koszty utrzymania pracowników muszą odpowiadać kosztom nabywania chleba. Ten rzekomo obiektywny koszt utrzymania pracowników to jest obiektywny koszt zakupu chleba, ale teraz widzimy, że analiza nasza się nie kończy. Teraz musimy zapytać, a jaki jest koszt produkcji chleba? No i zgodnie z tą marszalowską propozycją musielibyśmy odpowiedzieć, koszt wytworzenia chleba po stronie obiektywnej to jest koszt utrzymania pracowników, którzy go wytwarzają. No i tutaj już się nam pojawia błędne koło. Tak? Tutaj, jeśli chodzi o wycenę tego pierwotnego czynnika produkcji, jaką jest praca, też ugrzęźliśmy w jakimś takim punkcie, który wymaga od nas wprowadzenia elementu subiektywnego. Więc skąd się bierze ta intuicja Marszala? No jako się rzekło, rzeczywiście jest taki obiektywny, czy wydający się być obiektywnym element w sensie bezpośrednim, ale nie ma go w sensie ostatecznym. Więc na przykład jeśli mówimy, że istnieje pewien obiektywny koszt wytwarzania biżuterii, to w sensie bezpośrednim oczywiście możemy powiedzieć, że to wynika z tego, że jest jakiś obiektywny koszt wydobycia złota, obróbki złota i tak dalej, ale w ostatecznym rachunku ta obiektywność tego kosztu znika w momencie, kiedy zdamy sobie sprawę, że istnieją alternatywne zastosowania czynników produkcji. A te alternatywne zastosowania są sprowadzalne w sposób ścisły do alternatywnych, zupełnie subiektywnych potrzeb konsumentów, czyli w tym przypadku w ostatecznym rachunku możemy a propos złota powiedzieć, że jakieś obiektywne w cudzysłowie koszty się wiążą z jego wydobyciem, ale to dlatego, że są alternatywne możliwości jego zastosowania, na przykład nie w przemyśle jubilerskim czy dekoracyjnym, tylko przy produkcji jakichś półprzewodników czy dla innych jakichś zastosowań przemysłowych. Czyli w ten sposób można się pozbyć niejako tej naleciałości obiektywistycznej, którą Marszal próbuje wprowadzać i dojść do wniosku, że jednak jeśli chodzi o kształtowanie się cen, zarówno dóbr finalnych, jak i czynników produkcji, wszystko to się daje w ostatecznym rozrachunku sprowadzić do subiektywnych potrzeb konsumentów i ich indywidualnych skal preferencji. Więc może jeszcze ostatnia rzecz, o której powiem, to jest kwestia kalkulacji w socjalizmie, bo to jest też taki interesujący temat, duży spór, który się odbywał też na przełomie XIX i XX wieku, gdzie próbowano wyciągnąć pewne ekonomiczne wnioski z analizy takiej natury społeczno-politycznej. Tak? Pytanie brzmiało, czy możliwa jest kalkulacja w systemie, w którym nie występuje prywatna własność środków produkcji. Bo można powiedzieć, ci zwolennicy socjalizmu, którzy starali się ten socjalizm trochę urealnić, to znaczy odrzeć go z tej takiej utopijnej otoczki, w jakiej on tkwił w czasach Fouriera i innych tak zwanych socjalistów utopijnych, to oni, to wobec tych socjalistów wyartykułowany został taki argument, bardzo stary, to też sięgający jeszcze czasów ekonomii klasycznej, że jest problem z motywacjami. Tak? Jeśli każdy będzie musiał produkować zgodnie ze swoimi umiejętnościami, a będzie mógł brać zgodnie ze swoimi potrzebami, to wiadomo, każdy będzie miał motywację, żeby wyolbrzymiać swoje potrzeby, bagatelizować swoje umiejętności i to wszystko się rozejdzie bardzo szybko, zgnuśnieje i będzie niewydolne. No i ci, co bardziej poważni intelektualnie socjaliści, jakoś się tam postanowili do tego problemu odnieść, chociaż może za bardzo ich pochwaliłem w tym momencie, bo miałem na myśli tych, którzy twierdzili, że nowy socjalistyczny człowiek powstanie i zmieni się jego struktura preferencji. Jeśli on zostanie w odpowiedni sposób wychowany, to nigdy nie będzie bumelantem, który będzie rozdmuchiwał swoje potrzeby, będzie pracowity, będzie działał na rzecz tego, żeby swoje talenty rozwijać i oddawać społeczeństwu itd., itd. No ale wtedy Mises zareplikował tym swoim słynnym eseju z 1920 roku, że te kwestie motywacyjne, psychologiczne w gruncie rzeczy nie mają żadnego znaczenia, bo kluczowy jest
aspekt ekonomiczny i żadne naleciałości polityczne tego nie zmienią. Albo inaczej, jak się weźmie, stworzy pewną strukturę polityczną, taką w obrębie, której nie będzie występowała prywatna własność środków produkcji, to wystąpi nierozwiązywalny problem ekonomiczny, który absolutnie nie umożliwi temu społeczeństwu zachowanie jakiejkolwiek gospodarczej produktywności. No bo jak nie będzie prywatnej własności środków produkcji, to nie będzie swobodnej wymiany tytułów własności. Jak nie będzie swobodnej wymiany tytułów własności, to nie będzie swobodnego tego katalaktycznego kształtowania się stosunków wymiany, czyli cen. Jak nie będzie cen swobodnie się kształtujących, to nie będzie tej wspomnianej przeze mnie jednorodnej skali wartości wymiany opartej na liczebnikach głównych, która umożliwia na ilościowe ścisłe porównywanie bieżących kosztów i antycypowanych zwrotów z angażowania się w różne działania gospodarcze. No a bez tego nie będzie możliwości racjonalnej alokacji zasobów w świetle tego kluczowego kryterium suwerenności konsumenckiej, czyli to jest poważny problem natury ekonomicznej, a nie psychologicznej czy politycznej. No i różni socjaliści próbowali na ten zarzut misesowski jakoś odpowiadać, sugerować, że istnieją pewne alternatywne metody kalkulacji, które są w stanie zastąpić kalkulację opierającą się na swobodnej wymianie tytułów własności, zwłaszcza w odniesieniu do czynników produkcji. I to też już było, Mateusz napomknął o tym, że jedną z takich kluczowych propozycji była laborystyczna teoria wartości, tak? Czyli stwierdzenie, że jest, że nie musimy tutaj się zdawać na tą subiektywną wycenę konkurujących ze sobą konsumentów, producentów i przedsiębiorców, bo mamy obiektywne kryterium roboczogodzin. To jest wspólny mianownik, do którego możemy sprowadzić wartość i dóbr finalnych, i czynników produkcji. I też tutaj ta imputacja może działać, tak? Bo wartość dóbr finalnych imputujemy do czynników produkcji, które no, jak gdyby są tutaj wyceniane w kontekście tego obiektywnego kryterium roboczogodzin. No ale z laborystyczną teorią wartości jest mnóstwo problemów. Tak? Po pierwsze, w ogóle ona nie tłumaczy, dlaczego dochodzi do jakichkolwiek transakcji wymiany. No bo jeśli wszystko się sprowadza do tego obiektywnego kryterium pracy czy roboczogodzin, to w tego rodzaju transakcji ktoś zawsze musiałby zyskiwać, a ktoś tracić, bo powiedzmy ktoś w dobro oferowane włożył więcej pracy, a ktoś w dobro oferowane po drugiej stronie włożył mniej pracy. No to po co by w ogóle miało dochodzić do takiej interakcji? Jedna strona by wtedy zyskiwała, druga musiałaby tracić. Nie byłoby sensu, żeby dochodziło do interakcji. A nawet jeśli byłyby równe ilości pracy włożone w te dobra, to też nie byłoby żadnego sensu zawierać takiego rodzaju transakcji, bo wtedy ona by generowała puste koszty transakcyjne. To tak jakbym wymienił 10 zł za 10 zł. Po co to robić? To jest strata czasu. Puste koszty transakcyjne. No jest z laborystyczną teorią wartości też ten problem, dlaczego wartość mają znowu to, o czym wspominałem, dobra naturalne, czyli ziemia. Żadna praca przecież nie została włożona w wytworzenie roślin, zwierząt, zasobów naturalnych i tak dalej. Jest problem tego, dlaczego bardziej kapitałochłonne gałęzie gospodarki są bardziej produktywne niż te, które są bardziej pracochłonne. To jest taka empiryczna obserwacja, do której mamy dostęp. Jest pytanie, w jaki sposób firmy w świetle laborystycznej teorii wartości mogą ponosić straty. No przecież jakąś pracę te firmy wkładają w wytwarzanie rozmaitych dóbr i usług. Mniej pracy albo więcej, no to można by wyobrażać sobie, że albo większe, albo mniejsze ich będą zyski, ale w jaki sposób te zyski mogą stać się ujemne, czyli stać się stratami? No przecież nie istnieje nic takiego jak praca ujemna. Nawet gdyby firma postanowiła całkowicie zawiesić działalność i nic nie robić, no to by nie miała zysków, ale nie mogłaby mieć strat w świetle laborystycznej teorii wartości. Także mnóstwo jest problemów z tą laborystyczną teorią wartości, no i socjaliści, co rozsądniejsi, też sobie zdawali z tego sprawę i doszli do wniosku, czy trzeba ją zastąpić czymś lepszym, czymś rozsądniejszym. No, Oskar Lange był taką kluczową postacią, która w duchu neoklasycznym właśnie, to też było o tym napomknięte w jednym z poprzednich wykładów, próbowała wypracować jakieś takie rozwiązanie właśnie korzystające i z tej marginalistyczno-subiektywistycznej wyceny i z imputacji i tak dalej. Mówi to proste, no niech centralny planista zarządzi, żeby jakoś wykorzystywać czynniki produkcji, jakieś dobra finalne przy ich pomocy wytworzyć, a potem się zobaczy, tak właśnie na takiej na zasadzie
zasadzie takiej metody prób i błędów się je będzie wyceniało. Tak zobaczymy na przykład, czy papierosów w sklepach brakuje, czy też jest ich za dużo. Jak ich brakuje, no to trzeba cenę obniżyć, jak jest ich za dużo, to trzeba podwyższyć. No i się nam wykształcą w końcu jakieś ceny równowagowe tych dóbr finalnych i potem za pomocą tych dóbr, przy pomocy tych cen równowagowych na zasadzie imputacji właśnie będziemy sobie wyceniać czynniki produkcji i będziemy mogli dokonywać rachunku ekonomicznego. No i Mises razem z Hayekiem wskazali na to, że tak naprawdę tutaj nie mamy do czynienia z możliwością, to nie są istotne jakieś finalne ceny równowagowe, do których możemy dojść na zasadzie takiej metody prób i błędów, tylko kluczowe w tym kontekście są, no jest możliwość porównywania zysków czerpanych ze sprzedaży dóbr finalnych, a kosztów produkcji. A w tego rodzaju systemie, który jest oparty na zasadach centralno-planistycznych, gdzie działa tylko jedna wola kierownicza, jak to Mises opisywał, nie jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić kosztów produkcji, bo nie znamy kosztów alternatywnych wykorzystania tych czynników produkcji. Nie ma tak zwanego intelektualnego podziału pracy pomiędzy różnymi przedsiębiorcami konkurującymi o dostęp do tych czynników produkcji. Nikt nie może rzucić wyzwania centralnemu planiście i wykupić od niego na przykład czynników produkcji i wykorzystać ich w jakiś zupełnie inny sposób. Nie do produkcji papierosów, tylko do produkcji na przykład czegoś zupełnie innego, co otworzy o wiele szerszą gamę wyborów pomiędzy konsumentami, no i wtedy to dochodzenie do jakichś cen równowagowych czynników produkcji przybierze no zupełnie inną, dużo bardziej złożoną formę. Także tutaj widzimy kluczową słabość tej propozycji langowskiej. Tam, gdzie nie ma prywatnej własności czynników produkcji, tam nie ma tego przedsiębiorczego podziału pracy, który umożliwia intersubiektywną, powiedzmy w ten sposób, wycenę kosztów alternatywnych w świetle wyobrażeń wszystkich osób, które wykazują jakąś żyłkę przedsiębiorczą i które muszą ze sobą konkurować, a które są na bieżąco wyceniane przez suwerennego konsumenta, tego ostatecznego arbitra, bo jako się rzekło, wszystko to się w ostatecznym rachunku sprowadza do jego subiektywnych potrzeb. Tak, także to rozwiązanie też ma swoje kluczowe słabości. A może jeszcze dużo było tych rozwiązań, które proponowali socjaliści, ale czas mi się kończy, więc jeszcze tylko o jednym powiem. Była propozycja taka, żeby w takim razie urządzić jakąś taką pseudokonkurencję pomiędzy menedżerami rozmaitych socjalistycznych przedsiębiorstw, albo niech oni bawią się w przedsiębiorców, tak? Niech oni konkurują ze sobą, niech oni próbują właśnie rywalizować o dostęp do czynników produkcji i imitować w ten sposób sposób działania gospodarki kapitalistycznej. No i wtedy będzie można w sposób doskonały odwzorować też te cechy efektywnościowe, które wykazuje gospodarka kapitalistyczna. No ale tutaj mamy też bardzo istotny problem, no i to można, jak sądzę, opisać przy pomocy takiej metafory aktora. No jeśli ktoś jedynie odgrywa pewną rolę, jeśli aktor na przykład odgrywa rolę, no dajmy na to Napoleona, no to on nie jest Napoleonem, prawda? Natomiast jeśli by on stał się jakościowy, jeśli byłby tak doskonałym aktorem, że w jakimś sensie stałby się jakościowo nieodróżnialny od Napoleona, czy od jakiejś tam innej odgrywanej przez siebie roli, to przestałby być z kolei aktorem. Stałby się tym, kogo odgrywa. I na tej samej zasadzie, jeśli ci tak zwani socjalistyczni menedżerowie mieliby wykazywać wszystkie cechy i wszystkie kompetencje przedsiębiorców w gospodarce kapitalistycznej, no to z kolei by już przestali być socjalistycznymi menedżerami, a staliby się kapitalistycznymi przedsiębiorcami. Wtedy nie byłoby już sensu mówić o tym, że to jest socjalizm. Tak? Czyli gdyby mieli możliwość w pełni swobodnego decydowania o tym, czy w jaki sposób rozdysponowują zyski wypracowane przez siebie, w jakim stopniu przeznaczają je na dywidendy, w jakim stopniu na premie dla zarządu, w jakim stopniu na badania i rozwój. Gdyby mogli to wszystko autonomicznie decydować, a nie słuchać się jakiegoś centralnego planisty, który ich cały czas nadzoruje, to nie byliby żadnymi socjalistycznymi przedsiębiorcami, tylko kapitalistycznymi przedsiębiorcami, ale wtedy nie byłby to już socjalizm.
Tak samo, gdyby mieli pełne, swobodne kompetencje w zakresie angażowania się w rozmaite operacje restrukturyzacyjne, gdyby mogli swobodnie dokonywać wszelkiego rodzaju fuzji, przejęć, w tym wrogich tak zwanych przejęć, spin-offów i tak dalej, to i nie musieliby w zakresie podejmowania takich decyzji restrukturyzacyjnych słuchać się żadnego centralnego planisty, to znowu nie byliby żadnymi socjalistycznymi menedżerami, tylko by się stali kapitalistycznymi przedsiębiorcami. Innymi słowy, nie ma czegoś takiego jak możliwość bawienia się w przedsiębiorcy czy odgrywania przedsiębiorcy, bo przedsiębiorczość to nie jest zabawa. To jest konkretna rola wymagająca zawiadywania kapitałową strukturą produkcji w warunkach niepewności i spełnianie tej roli wymaga szeregu bardzo istotnych, kluczowych kompetencji, których żadni socjalistyczni menedżerowie z definicji nie są w stanie posiadać, bo w momencie, kiedy będą w stanie je posiadać, no to uzyskają taką autonomię od wszelkiego rodzaju politycznych grup nacisku, jakichś centralnych planistów, pierwszych sekretarzy i tak dalej, że będą po prostu zwyczajnymi, pełnokrwistymi, kapitalistycznymi przedsiębiorcami i nie będzie już w żaden prawomocny sposób można tego rodzaju systemu nazywać systemem socjalistycznym, więc to rozwiązanie bawienia się w przedsiębiorczość też upada. No jeszcze było kilka innych rozwiązań, ale już nie będę ich omawiał, bo czas mi się kończy. W każdym razie ostateczny wniosek wyłaniający się z tego ostatniego wątku, który podniosłem, to to, że ten katalaktycznie rozumiany rachunek ekonomiczny, kalkulacja ekonomiczna, która rzeczywiście służy spełnianiu tej funkcji gospodarczej, jaką jest optymalizowanie produkcji w świetle tego ostatecznego kryterium suwerenności konsumenckiej, jest możliwe tylko w systemie kapitalistycznym, czyli tylko w systemie prywatnej własności środków produkcji. I można powiedzieć, że to jest tak naprawdę jeden z kluczowych, najważniejszych wniosków, które wypływają z teorii produkcji w jej dojrzałej formie, czyli w takiej formie, która dokonuje dojrzałej refleksji na temat tych właśnie pojęć, jakimi są imputacja i kalkulacja. Tu się może zatrzymam, podziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do ewentualnej dyskusji. Nie na poziomie preferencji, to znaczy nie na tym poziomie psychologicznym. To jest bardzo ważne, bo ceny, co robią ceny? Ceny mierzą, mierzą wartość wymiany, to prawda, bo wartość wymiany jest właśnie mierzona cenami, ale jedynie odzwierciedlają wartość użycia. W tym sensie, że jak powiedziałem, ceny się kształtują wskutek swobodnych wyborów konsumentów. Więc jest pewien logiczny łącznik kluczowy pomiędzy wyborami konsumentów a kształtowaniem się cen. I w dodatku w kontekście kształtowania się cen, które przyjmują taką ilościowość i są formę opartą na liczebnikach głównych. Ale z tego nie wynika, że one mierzą wartość użycia, że jest jakieś przełożenie jeden do jednego pomiędzy cenami rozumianymi jako narzędzie katalaktyczne czy ekonomiczne, a wartością użycia rozumianą jako zjawisko psychologiczne. Tak? To jest, więc można powiedzieć, że ceny są bardzo niedoskonałym narzędziem wyceny użyteczności, tyle że nie posiadamy i nie jesteśmy w stanie posiąść żadnego lepszego narzędzia. Nie wiem, czy wyjaśniłem, czy tylko zagmatwałem bardziej. Moje pytanie było właściwie, jak jest różnica między liczebnikami głównymi a porządkowymi, bo nie wiem, czy to zrozumiałem. No to łatwo zilustrować w ten sposób, że no liczebniki porządkowe to właśnie takie liczebniki, które możemy przypisać, uszeregować, po prostu uszeregować, a skala preferencji to jest po prostu uszeregowanie preferencji, prawda? Na pierwszym miejscu wolę przyjść na wykład o imputacji i kalkulacji, tak? Ale gdyby taki wykład był niedostępny, to na drugim miejscu wolę iść do kina. Okay.
i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tutaj żadnych ilościowo ścisłych zależności, prawda? Nie mogę powiedzieć, chyba że to będzie tylko takie metaforyczne sformułowanie, że 100 razy bardziej wolę przyjść na wykład niż do kina. Powiedzieć tak można, ale cóż to znaczy? No nic to nie znaczy. Nie ma żadnego tam utylitometru, który to... Tak. Słucham. Czyli teoretycznie wtedy te zyski już stawałyby się prywatne, więc jak jest to możliwe do obronienia w świetle obrońców tej teorii? A to chyba się nie zrozumieliśmy, bo ja właśnie starałem się wykazać, że jeśli by... Tak, tylko że ludzie formułujący tę teorię, to tutaj pan przytoczył właśnie, że dlatego to właśnie nie jest. Czy to, ci obrońcy tej teorii właśnie formułowali w ten sposób, że teoretycznie te zyski można było przeznaczyć jak inaczej? Bo inaczej, jak możemy mówić o konkurencji, gdy na przykład nie może nikt zbankrutować tak naprawdę? Nie, no oczywiście, że nie możemy. Więc może ja się po prostu niejasno wyraziłem. Nie, no ja chciałem podkreślić, że w momencie, kiedy menedżer tak zwany, niby socjalistyczny, ma pełną możliwość decydowania na temat tego, jak rozdysponuje zyski, to jest on właścicielem i jest kapitalistycznym przedsiębiorcą. I w związku z tym to przestaje być zabawa, tak? Socjalistyczny menedżer nie jest w stanie się bawić w kapitalistycznego przedsiębiorcy. Jaki byłby motyw do działania teoretycznie tych menedżerów? Tych menedżerów? No, żeby maksymalizować dobrobyt gospodarczy dla celów wielkiego kolektywu, czy dla celów klasy robotniczej. No to myślę, że to się da zdefiniować tylko w kategoriach właśnie politycznych, a dla mnie definiowanie czegokolwiek w świetle kategorii politycznych, no to jest w gruncie rzeczy definiowanie tego w kategoriach propagandowych. Trzeba wymyślić jakiś totem propagandowy, któremu się potem będzie podporządkowywało działanie społeczeństwa. Jeśli nie będzie dawało się podporządkowywać w sposób dobrowolny, no to środkami przymusu, czyli środkami politycznymi właśnie, jak to Oppenheimer określał. Chciałem się skupić, bo rozumiem, że w tych projektach takiego menadżerstwa nie ma możliwości np. sprzedania zakładu, którym jest to powierzone, tak? Tudzież nawet tego zniszczenia, to przysługuje takiemu... W takim realistycznym tego słowa znaczeniu nie, no bo można by sobie wyobrazić, że ten menedżer idzie do jakiegoś centralnego planisty i pyta, czy wolno mi to sprzedać? On mówi, wolno ci to sprzedać. A ten drugi, który kupuje, też do niego idzie, czy wolno mi to kupić? Wolno ci to kupić. No to nie jest żadna konkurencja, tak? I to nie jest żadna wymiana tytułów własności pomiędzy realnymi właścicielami, mającymi kompetencje przedsiębiorcze. Jeszcze takie zamknięte koło pojawia się na podstawie, bo zyski mierzymy pieniędzmi. Tylko że w sytuacji, kiedy mamy jednego pracodawcę, nie jest potrzebny pieniędzy, bo to on rozdysponowuje wypony na jedzenie, na wszystko. Więc w zasadzie też tutaj ginie cały problem mierzenia użyteczności. Tak, to prawda. Czy jeszcze są jakieś pytania albo komentarze? Słucham. Takie pytanie o terminologię. Mówi pan, że nie może być mowy o kalkulacji ekonomicznej przy jednoosobowej gospodarce, jak i Robinson Crusoe. A jak nazwać takie procesy myślowe, które pan sobie porównuje, że może te kłopoty zbierać rękami, a może sobie przeliczyć, że tam jeden dzień poświęci na zrobienie kija, a będzie mógł dwa razy szybciej zbierać te kłopoty dzięki temu kijowi. Tak na przykład. Nie, ale jak nazwać te procesy, które on... W sumie nie wiem, czy ja bym taką dużą wagę przekładał tutaj do tych kwestii semantycznych, no może jakąś optymalizacją na przykład, bo jeśli optymalizację rozumieć jako jakiś termin techniczny, prawda, no bo Robinson oczywiście może różne procesy techniczne czy technologiczne podejmować, prawda, i w takim tak, czyli może kalkuluje w takim sensie, w jakim możemy mówić o kalkulacji technologicznej, może w ten sposób, natomiast nie ma kalkulacji ekonomicznej, a już z całą pewnością nie ma kalkulacji katalaktycznej, bo ani nie ma wymiany, bo jeśli mówimy, że Robinson tam się wymienia ze światem natury, no to jest wyłącznie pewna metafora, ani tym bardziej nie ma tam żadnego środka wymiany jednorodnego, opartego na liczebnikach głównych, gdzie przy pomocy którego można rachunku ekonomicznego dokonywać. Czyli okej, jest kalkulacja, ale technologiczna, a nie ekonomiczna, a jak gdyby mamy tutaj dosyć ścisłe rozróżnienie na technologię i ekonomię, bo technologia to powiedzmy by była nauka o tym, jakie konkretne środki wybierać, aby osiągnąć konkretne cele,
A ekonomia to jest nauka na temat logicznej struktury ludzkiego działania we wszystkich jej wymiarach, gdzie jednym z kluczowych wymiarów jest właśnie wymiar wymiany. Zwłaszcza wymiany takiej wielkoskalowej i zaawansowanej, wymagającej kalkulacji. Ja mam jedno pytanie, bo w sumie kolega zapytał dokładnie, co ja chciałem zapytać. Mianowicie, tutaj pan stwierdzenie, że wymiana, która miała powstać między Robinsonem a światem naturalnym, jest swoistą metaforą. Mhm. A czy to właśnie nie jest tak, że to jest zupełnie na odwrót i że to jest właśnie sedno właśnie kalkulacji ekonomicznej tego pana na tej wyspie? Że ta kalkulacja pojawia się wtedy, kiedy tak naprawdę Robinson uświadamia sobie, że nie jest osadzony w jednym punkcie i jego działanie nie dotyczy tylko dłuższego kija czy elementu technicznego, tylko po prostu pewnego przy oddziału czasu, na którym on musi podejmować te decyzje, czy u niego kalkulacją ekonomiczną nie będzie po prostu wzięcie perspektywy dłuższej niż jeden dzień, bądź na przykład tydzień, jeżeli on skupi się na tym, że on tak naprawdę ma ograniczony czas, czy kalkulacją ekonomiczną nie jest na przykład wykorzystanie całego dnia i połowy nocy na zbieranie kokosów, kiedy nie ma huraganu, a schowanie się do jaskini, przyczekanie tam tego kryzysu w momencie, kiedy szaleje po prostu natura. Czy to nie jest tak, że ta kalkulacja ekonomiczna pojawia się właśnie wtedy, kiedy człowiek zdaje sobie perspektywę, że jego rzeczy nie ograniczać do pewnego momentu, kiedy porzuca ten tak zwany instynkt, a zaczyna myśleć perspektywicznie czy po prostu ekonomicznie, tak? Ja bym może powiedział tak, że w jakimś takim rozszerzonym tego słowa znaczeniu być może można mówić o kalkulacji, jeśli przez kalkulację rozumiemy planowanie, tak? Czyli to wszystko, co się na przykład wiąże z kwestią preferencji czasowej, o której będę mówił więcej jeszcze w wystąpieniu o kapitale i stopie procentowej. Czyli rzeczywiście możemy planować nasze działania w czasie, no i na przykład dochodzić do wniosku, że może warto by było odstąpić od natychmiastowej gratyfikacji, od bieżącej konsumpcji, żeby coś tam zaoszczędzić, stworzyć ten tak zwany subsistence fund, potem jakieś procesy produkcyjne podjąć, bo dzięki temu będzie większa konsumpcja w przyszłości. Nie wiem, czy bym to nazwał kalkulacją, bo wydaje mi się, że wystarczy mówić no, o jakimś właśnie planowaniu w czasie, prawda? Natomiast takie kwestie kalkulacyjne, czyli takie, które przyjmują rzeczywiście jakąś ilościową, ścisłą formę, to ja bym jednak je sprowadził do kwestii natury technologicznej, a nie ekonomicznej, no z tego względu, że one są oderwane od wymian. No one się wiążą z jakąś taką wiedzą no właśnie techniczną czy przyrodniczą, związaną ze znajomością fizycznych atrybutów różnych dóbr, którymi tam Robinson dysponuje, prawda? A to są kwestie już pozaekonomiczne w tym ścisłym tego słowa znaczeniu. Właśnie tą kwestią ekonomiczną nie jest w tym momencie czas, kiedy on jest w stanie sobie na przykład podzielić, że zebranie 100 kokosów wymaga ode mnie takiego i takiego czasu. Czy w tym momencie on nie prowadzi tak wymiany tak naprawdę z tą naturą, walcząc o swoje przetrwanie, jeżeli on popełnił błąd kalkulacyjny tak. W kwestii tego, ile czasu musi poświęcić na przykład zdobycie jedzenia, żywności, to może na przełomie na przykład jednego miesiąca już się nie obudzić, bo umrze z głodu, tak? Czy to nie jest właśnie ten moment, kiedy ten czas, czy po prostu ta prosta kalkulacja, już w tym momencie mówimy o kalkulacji, pomnożenie sobie jakiegoś dobra przez czas nie spełnia tej funkcji typowo monetarnej. Gdzie nie mamy taką, że nie następuje żadna wymiana między jednym a drugim, ale mimo tego, no, tak jak ja sobie to rozumuję, pewna wymiana następuje, co prawda tylko między nim samym a tą sytuacją, w której się on znajduje, ale nie wiem czemu mielibyśmy to rozróżniać. Jego sytuację, kiedy on jest sam, no ja bym... natury, a kiedy jest on, a na przykład dodatkowo trzech członków. Ja myślę, że ja mam odpowiedź na to pytanie kolegi, gdzie takie, że no, może tutaj rozróżnić dwa aspekty, tak jak mówił, że z jednej strony jest planowanie, ale ta kalkulacja ekonomiczna polega na tym, że każdy podejmuje jakąś swoją autonomiczną decyzję, czego efektem jest wykształcenie się systemu cen na jakby rynku. I to jest właśnie ta różnica, że i trochę to twoje pytanie i ten problem raczej według mnie bierze się z takiego trochę zamieszania semantycznego, że i o tym możemy powiedzieć, że to jest jakaś kalkulacja, no ale to, o czym piszą Austriacy, zostało umotywowane tym, żeby uzasadnić skąd się, czemu różne dobra mają różne ceny, tak? I w tym sensie, jak ja to rozumiem, jest to pojęcie kalkulacji. Tak? No, myślę, że może właśnie to zaniedbywane, czasem zapominane pojęcie właśnie katalaktyki i kalkulacji katalaktycznej, tak, jako tak, czegoś tak, jednak odrębnego, tak. Bardzo ważnego, tutaj nam urasta do rangi czegoś właśnie, co jest ważne jako w rozumieniu tego jako pewien odrębny byt, no właśnie po to, żeby nie brnąć w takie
wydaje mi się, że jednak przede wszystkim semantyczne dyskusje. No bo mówię, no samą kalkulacja to można je definicyjnie strasznie rozbudować, prawda? Nawet wyłączając ten wymiar czasowy, no to ktoś by mógł chcieć powiedzieć, że jakoś kalkulujemy, ilekroć podejmujemy jakiekolwiek działanie, bo zawsze są koszty alternatywne. Już sama świadomość kosztów alternatywnych uruchamia jakiś proces kalkulacyjny czy quasi-kalkulacyjny i tak dalej. Przypuszczam, że można jakoś umotywować tego rodzaju stosowanie tej terminologii, no ale to wtedy trzeba by było zaznaczać, że tym, co jest najbardziej interesujące z punktu widzenia ekonomii, z punktu widzenia potencjału ludzkiego działania, czyli tej szczytowej formy jego potencjału, jaką jest wielkoskalowa współpraca społeczna w warunkach specjalizacji i podziału pracy, to tu już się pojawia jednak coś jakościowo odrębnego, co nazywamy katalaktyczną kalkulacją, powiedzmy. A możemy też mówić tak, że stopa dyskontowa, czyli porównywanie czegoś dzisiaj i w przyszłości, jest warunkiem wstępnym do powstania systemu cen. Tak, tak, można to tak ująć, zwłaszcza, że przy pomocy tego modelu Robinsona Crusoe można zilustrować zarówno elementy bazowe teorii produkcji, jak i elementy bazowe teorii kapitału, o czym zresztą będę mówił w następnym wystąpieniu. Dobrze, wydaje mi się, że już się powinniśmy udać na obiad. Także ja raz jeszcze dziękuję za uwagę i za ciekawe pytania i dyskusje.